Monika Sołkowska, witam Państwa 22 października i zapraszam na informacje. Brak sprawnych hamulców przyczyną wypadku, do jakiego doszło przy komisariacie nr 2 w Obrzychu. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji kierowcy obyło się bez większych szkód. Podczas wykonywania prac konserwacyjnych na terenie drugiego komisariatu policji w Obrzychu doszło do niecodziennego wypadku. Na terenie komisariatu drugiego pracownik oferujący usługi dźwigowe wymieniał żarówki w lampach. Po zakończeniu pracy wyruszył w stronę bramy wyjazdowej. Jadąc z góry okazało się, że zawiodły hamulce. W tym momencie mężczyzna ten po prostu stwierdził, że jego samochód nabiera prędkości. Podjął oczywiście próbę jakiegoś wymanewrowania z tej sytuacji. Na szczęście nie narobił szkód. Jedynie co się zdarzyło, to z impetem uderzył w bramę wyjazdową, która po otwarciu uderzyła w transformator stojący obok komisariatu. Mężczyzna ten opanował samochód dopiero przed parkiem. Mężczyźnie nic się nie stało, nikomu też nic się nie stało na szczęście. Mężczyzna był po prostu w szoku. Okazało się, że był trzeźwy. Niestety kierowca dźwigu nie potrafił dostatecznie ujarzmić rozpędzającej się maszyny, uderzając w bramę wjazdową, niszcząc przy okazji pobliski transformator prądu. W części dzielnicy Nowe Miasto przerwana została dostawa prądu. W kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Jedlinie Zdroju miała miejsce jubileuszowa, bo już piąta edycja koncertu Trzech Kultur. Jak co roku publiczność nie zawiodła, jak i również sami artyści. Energetyczny chór gospel, zespół wykonujący pieśni sakralne oraz utwory klasyczne, mogli usłyszeć goście koncertu Trzech Kultur w Jedlinie Zdroju. Impreza, która łączy różne odmiany muzyki oraz tradycji religijnej, miała już swoją piątą odsłonę w uzdrowisku. Chcemy przybliżać ludziom bogactwo kulturowe wynikające z tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej oraz muzyki gospel. Tegoroczną edycję koncertu Trzech Kultur rozpoczął właśnie chór wykonujący muzykę gospel. Zespół poprowadziła Amerykanka na stałe mieszkająca w Berlinie. Donna Brown uznawana jest za najlepszą wykonawczynię tego nurtu w całych Niemczech. Sobota przebiegała z kolei pod znakiem muzyki sakralnej, którą prezentowali nasi sąsiedzi zza południowej granicy. Chór złożony z kobiet pod nazwą Cantus Femina wykonał również utwory klasyczne, m.in. Dworzaka oraz Bacha. Zwieńczeniem trzydniowej imprezy był koncert Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej, w którym występują zarówno studenci, jak i wykładowcy tej uczelni. W zespole śpiewa także trzech rodowitych mieszkańców Jedliny Zdroju. Duże zainteresowanie tegoroczną edycją imprezy zaskoczyło nawet samych organizatorów. Ambitne i trudne w odbiorze wydarzenie, jak się okazuje, ma jednak swoich zwolenników. Centrum Kultury ma już plany na kolejną odsłonę koncertu Trzech Kultur. Są wstępne rozmowy czynione na temat przyjazdu chóru żydowskiego z Tel Awiwu. Planujemy, że pojawi się chór prawosławny, ale nie chór występujący na co dzień w Polsce, a chcielibyśmy sięgnąć do korzeni, czyli chcielibyśmy, żeby ten chór przyjechał z Rosji. No i sądzę, że tradycyjnie kulturę tą naszą chrześcijańską zaprezentuje jeden z lepszych, może najlepszych chór Polski. Kolejny raz Wałbrzych staje się mekką dla studentów z zagranicy, a wszystko dzięki programowi Erasmus, którym bardzo aktywnie uczestniczy Państwowa Wyższa Szkoła imienia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Oby tylko niskie temperatury nie przestraszyły naszych gości, którzy na co dzień mieszkają w ciepłych krajach. Trzech studentów z Portugalii oraz jeden z Turcji to goście Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Żacy z zagranicy odbywają studia w szkole wyższej dzięki unijnemu programowi Erasmus.
W roku akademickim 2011-2012 z wymiany międzynarodowej skorzystało łącznie 22 studentów PWSZ, a uczelnia otrzymała dotację blisko 75 tysięcy euro. Na studiach pierwszego stopnia licencjackich na kierunku pedagogika wraz z nami swoje studia rozpoczęli studenci z partnerskiej uczelni w Portugalii, konkretnie z Instytutu Politechnicznego w Bragance. Oprócz trzech osób z Portugalii mamy zaszczyt gościć u nas kolejnego studenta z Turcji. Jest to reprezentant kierunku filologia angielska, który przyjechał do nas z Uniwersytetu w Samsunie nad Morzem Czarnym, przepięknie położonego. Ten również, dowiedziawszy się od osób, które w poprzednich latach miały okazję studiować w ramach Erasmusa w naszej uczelni, zdecydował się również Wałbrzych i naszą uczelnię wybrać jako kraj i szkołę docelową swoich studiów w ramach Erasmusa. Oprócz obcojęzycznych żaków, którzy dopiero aklimatyzują się w Wałbrzychu, do miasta zjechała także studentka wyższej uczelni z Niemiec. Odbywa ona praktyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej jako pracownik działu nauczania i spraw studenckich. Wszyscy uczestnicy programu Erasmus mają nie tylko zagwarantowaną naukę na uczelni wyższej, ale również pomoc w odnalezieniu się w nowych warunkach. Mają zapewnione pokoje gościnne, które są w naszej szkole do dyspozycji. Mają opiekę merytoryczną. Pani magister Justyna Jaskulska, która prowadzi Biuro Wymiany Międzynarodowej, sprawuje nad nimi opiekę. Władze uczelni również są do dyspozycji. Polscy studenci wyjeżdżający na wymianę międzynarodową mają zagwarantowane również stypendia, które pozwalają im na opłatę miejsca pobytu, wyżywienia oraz aklimatyzację. Są to kwoty rzędu od 350 do 480 euro na miesiąc. Studiowanie za granicą może być zatem nie tylko doświadczeniem czysto edukacyjnym, ale również wielką przygodą. Po pierwsze, było to niesamowite doświadczenie, ponieważ oprócz tego, że się studiuje na zagranicznej uczelni, dodatkowo należy podkreślić to, że w jaki sposób kształci się, jak żyć z innymi ludźmi. Czyli mamy kompletnie nowe środowisko czasami. W moim przypadku Turcja to było faktycznie dosyć nowe środowisko, bo w krajach tego typu owszem byłem, ale nie przez tak długi czas, więc też nie miałem okazji, żeby faktycznie poznać tych ludzi, kulturę i tak dalej. Tylko można powiedzieć liznąć tego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Angelusa Silesiusa jest jedyną uczelnią w Wałbrzychu, która prowadzi program Erasmus. Z wymiany międzynarodowej z europejskimi szkołami wyższymi skorzystało od 2007 roku już 106 studentów PWSZ. Spotkanie średnich i małych przedsiębiorstw za nami. Do udziału w spotkaniu zaproszono ekonomistów, którzy na co dzień analizują sytuację gospodarczą w regionie. Jakie wnioski zostały wyciągnięte podczas debaty, zobaczą Państwo z materiału. Jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej, jaką strategię przyjąć podczas spowolnienia gospodarczego, jak dostosować się do rynku pracy oraz wykorzystać portale społecznościowe do promocji firmy i rekrutacji nowych pracowników? Na te pytania próbowali odpowiedzieć specjaliści podczas spotkania z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Konferencja Dolnośląski Rynek Pracy dziś i jutro zorganizowana została przez Sudecki Związek Pracodawców oraz firmę doradczo-szkoleniową Human Partner. Do udziału w spotkaniu zaproszono ekonomistów, którzy analizują sytuację gospodarczą w regionie. Jak wynika z badań, wzrasta skłonność firm, żeby nieznacznie podwyższać wynagrodzenia. Jednak w dobie kryzysu przedsiębiorstwa uciekają raczej od zatrudniania nowych pracowników. Pomiędzy zwolnieniami a rekrutacją wciąż istnieje jednak bilans dodatni. Nasze firmy są zwykle bardzo elastyczne i potrafią się dostosować do zmiennej koniunktury, zmieniają segment usług, zmieniają profil działalności. To, co niepokoi, że nie są skłonne do zmian w zarządzaniu, nie są skłonne do wprowadzania zmian innowacyjnych, nie są skłonne do inwestowania, a jeżeli już, to raczej w maszyny i technologie niż na przykład w ludzi. Spowolnienie gospodarcze, jak się jednak okazuje, może być okazją do inwestowania i rozbudowywania przedsiębiorstwa, a także podwyższania kwalifikacji swoich pracowników. Specjaliści nie zalecają podejmowania strategii stagnacyjnej, chowania się i przeczekiwania przez firmy trudnego okresu, pomimo spadku popytu na produkty i usługi. Chowanie się nie zawsze daje dobry rezultat, albo przeważnie nie daje, bo schowana instytucja po prostu przestaje jak gdyby istnieć powoli. A tu trzeba istnieć, trzeba być, trzeba pokazywać siebie, swoje wyroby, swoje produkty, trzeba imponować konsumentowi na rynku czymś właśnie w tym trudnym okresie.
Firmy mają do dyspozycji gro środków z funduszy unijnych, które pomóc mogą przetrwać spowolnienie gospodarcze, a nawet rozwijać przedsiębiorstwo, inwestując w nowoczesne technologie. Choć perspektywa finansowa Unii Europejskiej kończy się w 2013 roku, rozpocznie się również nowy okres dotacyjny, w którym szacuje się, że jeszcze więcej środków zostanie przeznaczonych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Obecna perspektywa pokazuje, że często te środki są konsumowane zbyt szybko i zbyt małą perspektywą, nie są inwestowane z dostatecznie długą perspektywą. Stąd też pomysły, żeby część tych środków nie była przeznaczana na bezpośrednie zakupy, na przykład maszyn czy technologii, tylko żeby były to pieniądze zwrotne. Wówczas przedsiębiorcy będą musieli dobrze się zastanowić, czy to im się do końca opłaci, czy to ma jakiś sens biznesowy. Łatwe pieniądze powodują łatwe decyzje, nie zawsze rozsądne. Podczas spotkania poruszono również kwestię biznesu społecznie odpowiedzialnego, który może być zarówno metodą na promocję firmy, jak i troską o lokalne społeczeństwo, środowisko, pracowników i kontrahentów. Mówiono również o wykorzystaniu nowoczesnych dobrodziejstw techniki, jak coraz modniejsze portale społecznościowe w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej. Konferencja była częścią większego projektu finansowanego przez Unię Europejską Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm z sektora MŚP. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.